Dobrze, witajcie Między Drzewami. Ja jestem Paulina i ze mną dzisiaj jest Hubert. Cześć, witam Cię, witam słuchaczy. Hubert Krambara, podleśniczy Leśnictwa strzyżała w Nadleśnictwie Toruń. Przyjechałeś do nas z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy. Spod Bydgoszczy. Tak, mieszkam w okolicy Bydgoszczy. Urodziłem się w Bydgoszczy, a pracuję w Toruniu, więc tak jak ktoś zna te nasze e, sprzeczki bydgosko-toruńskie, to... Nie wiem, czy to kara, czy nagroda. Ja, na to, ja się śmieję z tego oczywiście, bo e, lubię Toruń, kocham Bydgoszcz i mi to tam absolutnie nie robi, ale jak takich e, zagorzałych bydgoszczan albo e, mieszkańców Torunia się posłucha, to włosne się włos na głowie je, że co oni tam o sobie opowiadają. Yy, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób pozyskuje się nasiona w lasach państwowych i czy można... Wsadzić sobie nasionko z dowolnego miejsca na Ziemi, w dowolne miejsce na Ziemi. Czy. Mm, Co było pierwsze, nasiono, czy, czy, czy roślina, tak? No właśnie. Roślin. bo Niesamowite jest to, że wszystkie rośliny na całym świecie pochodzą z nasion. I czasami y, można to sobie wyobrazić. Bo jak mamy żo żołędzie dębu, to możemy spróbować sobie wyobrazić, że z tego żołędzia wyrósł u dąb Bartek. Z takiego małego tam, dwa centymetry, a się okazuje, że niesamowicie wielkie drzewo z niego wyrósł. No właśnie, ale na przykład nasionko brzozowe, które jest maluteńkie. Ciężko zauważyć. Tak, i z niego też potężne brzozy mogą wyrosnąć. To, jak ktoś nie wie, to czasami jesienią, szczególnie jak się, jak się sypią te e, nasiona, to jak włączamy wentylator w samochodzie, to bardzo często właśnie nasiona brzozy wylatują nam z wentylatora. To tak, sobie te, te, to myślimy, że to ten lajk może pomyśleć, że to kawałek drobina kurzu czy, czy jakiegoś brudu. Nie, to jest, to jest nasionko, które jakbyśmy wysiali, to właśnie z niego powstają te wielkie, piękne brzozy. No, brzoza akurat jest drzewem, które bardzo szybko yy, i bezproblemowo się rozsiewa yy, sama. Gatunek pionierski, więc musi się w ten sposób w ten sposób się przystosować, żeby zajmować pierwsze te no nowe miejsca do życia. Dokładnie. I właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj. Zgadzasz się na taki temat? No dobra. Jakie, jakie są w ogóle sposoby rozsiewania nasion? Bo pozyskiwanie tych nasion przez człowieka i, i dalsza przeróbka, przygotowywanie do wysiebu, to, to jedno. Natomiast no, natura, ewolucja wyłoniła kilka takich sposobów rozsiewania nasion. Co, co ci pierwsze przychodzi do głowy? Pierwsze, co nie wiem, jak coś się czepiło, jak grzeb psiego ogona, czyli no, zwierzęta, tak? Bardzo często pomagają. Czyli co? Albo właśnie się przyczepiają do nie wiem, futra, dzioba, bo się kleją, bo mają haczyki, więc przyczepiają się do takich zwierząt, to zwierzę idzie dalej, czy człowiek, no bo czemu nie do człowieka? Gdzieś tam się próbuje podrapać, odczepać, po prostu grawitacyjnie odpada, i w ten sposób się okazało, że takie nasiono przesunęło się kilometr, dwa czy 300 metrów od matki, albo no czasami, nie wiem, jak wpadnie na przykład na samochód, się okaże, że przejedzie na drugi koniec albo Polski. na statek. albo na statek. No i tutaj to bardzo taki też drażliwy temat, bo to możemy pociągnąć różne inne gatunki, które się nagle zawlekamy ze swoją gospodarką. Nie? A inny sposób rozsiwania nasion przez zwierzęta, to jest zjadanie no i wydalanie drugą, drugim końcem. I takim przykładem, <laughs> przykładem jest na przykład cis. Jest to drzewo, które możemy spotkać w Polsce. Długowieczne, iglaste. Kiedyś, kiedyś pozyskiwano drewno nauki łuki, właśnie z drewna cisowego. Dlatego właśnie tak cisów jest mało, nie? Bo swojego czasu zostały Prawie, że wytępione zupełnie, bo no, były potrzebne do budowy broni. Dokładnie. Ale cis, no jak, jak się można rozmnażać? Cis ma taką strategię, że cały w ogóle od, od korzenia po, po igiełki jest trujący. Łącznie z nasionkiem. Jedyna część cisa, która nie jest trująca, nie zawiera taksyny, to jest osnówka, czyli takie czerwone galaretowate. Owoc jakby, nie wiem, jak tak. miąższ jabłka, powiedzmy, tylko że to jest dużo mniejsze. Tak, i takie galaretowate tak. i słodkie w smaku. Ptaki to zjadają. Nie radzimy smakować, bo choć nie jest trujące, to lepiej się tam, no, dzieci, broń Boże, żeby dzieci się tam ja, nie, nie interesowały nie. tym, bo można się otruć oczywiście, nie? No, ale Proszę. ptaki to zjadają, tak. a nasionko wychodzi drugą stroną, stroną ptaka. ptaka gdzieś w oddaleniu od rośliny macierzystej. Tak sprytnie, nie? Masz coś za coś, czyli e, gratis załóżmy ten miąż, który jesz, ale nie, 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 nie trawisz e, nasiona, a to nasiona później gdzieś tam z kałem e, trafia z powrotem do gleby jak dobrze trafi, to kiełkuje i się e, potomstwo mnoży. Sprytne, coś za coś, nie? Tak jest. A na początku zacząłeś mówić o tym, o tej brzozie, czyli wiatrosiewność. Tak, no proste, że no, jest wiatr, wiatr jest wszędzie, więc e, wiele e, gatunków roślin, przystosowało się do tego, że, że wiatr pomaga rozpylać, tak? Czyli jak jest lekkie nasiono, chociażby takie brzozy, czy sosny, czy... E, Świerk w ogóle i, i drzewa, klon, i plasty. No, dokładnie. Wiatr pomaga, po prostu rozdmuchuje te nasiona coraz dalej. Topola przecież jest też bardzo, ma bardzo lekkie nasiona, są rozdmuchiwane i w ten sposób wiatr przesuwa je coraz dalej. Gdzieś tam wpadają w jakieś e, zakamarki, z których mogą kiełkować. Tak to jest w naturze, tak? A no my leśnicy staramy się wykorzystać te naturalne, podglądamy naturę i, i wykorzystujemy też te procesy zachodzące w naturze, albo je wyprzedzamy, bo, bo, bo też trzeba na przykład wyzbierać nasiona sosny dużo łatwiej jest zbierając szyszkę, niż, niż samo nasionko, które jest, nie szyszka jest na, nasieniem, tak? Tym nasionem sosny. Takie małe w środku. Które, ze skrzydełkiem. Ze skrzydełkiem, które też trzeba tam wyczepić, i, i dopiero te e, orzeszki sosny siejemy. Nie? To też tak póki się mocno nie zainteresowałem, tego nie wiedziałem. A myślę, że nie jeden lajk myśli, że szyszka jest takim owocem, i, i, i tak jak nie wiem, jak jabłko na jabłoni, tak szyszka jest owocem sosny, i te, te szyszki jakby siejemy, tak? Czy, czy, czy nasieniem, powiedzmy. Tak nie jest. Absolutnie. I z natura zna inne sposoby i taki ciekawy sposób, który wynalazłam, Opowiadaj. to jest e, e, ballochoria. O, no, brzmi, brzmi trudno, nie? trudno. To jest e, jeden z e, przykładów samosiewności, czyli takiego, e, takiej sytuacji, kiedy roślina sama się e, rozsiewa, bez pomocy na przykład zwierząt czy ludzi. I to jest e, taka właściwość, która e, występuje na przykład u niecierpka. Bawiła się kiedyś w dzieciństwie? Tak nie cierpkami. Tak, tak. Super tak. Sprawa, nie? właśnie. Yy, I polega to na tym, że za pomocą pewnych mechanizmów, jakiś turgor, jakieś tam naprężenia, tak. yy, roślina wybucha, eksploduje Roz, tak. nasionami. Ro, a nasiona to, to amunicja jest rozstrzeliwana po okolicy i w ten sposób taki niecierpek się też. Przesuwa. Pewnie nie było to przemyślane na ludzkie dzieci, żeby to dzieci rozstrzeliwały. Wcześniej, no po prostu, czy sarna, czy ptak, czy, czy jakieś tam uderzenie choćby drobnego patyka, i w tym momencie to wybuchaj i, i nasionko się przynosi kawałek dalej. Niektóre grzyby również w ten sposób się rozsiewają i szczawik zajęczy. O, a tego nie wiedziałem, że szczawik tak ma. A szczawik to jest roślina, którą możemy spotkać wczesną wiosną, tak. zwłaszcza tam, gdzie. Ym, rozkłada się martwe drewno. Szczawik mhm. lubi takie. Taki Podmokłe dość tereny. Tak. I w smaku smakuje szczawiem. Mhm. Ma witaminkę C. Bardzo smaczne. Wracamy słuchajcie, no to nie jest podcast botaniczny, więc nie będziemy wam szczegółowo tutaj tych wszystkich procesów i sposobów opisywać. To jest bardzo jest ciekawe. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe i trudne są te nazwy I, i, i ciekawe jest, jak różne strategie, różne rośliny sobie obrały, żeby się przemieszczać, nie? Ale myślę, że to po prostu jak ktoś będzie bardziej zainteresowany, to niech sobie w internecie dość łatwo znaleźć te informacje. Tak. Albo w podręczniku do biologii. Albo można poczytać książkę Wędrówka Roślin. O. Bardzo serdecznie polecam. I wracając do naszego podwórka, do naszych nasion, y, powiedziałeś o sośnie, o brzozie lekko nasienne, które y, ma, są bardzo drobniutkie i one mają swoje. Y, leśnicy wynaleźli swoje sposoby na to, żeby pozyskiwać te nasiona, chociażby z tych szyszek. Po to są wyłuszczarnie. Pszczarnia tak. wyłuskuje nasiona z, z szyszek, ale co z y, ciężko nasiennymi y, gatunkami, takimi jak buk. Czy dąb? No, tutaj pozostaje inna metoda, bo o ile szyszki to musimy wejść i zebrać, tak? Bo zbieramy w przeróżne sposoby te szyszki. Tak, nasiona buka na przykład. Są takie specjalne płachty, siatki jakby, które rozwieszamy przed, znaczy w ogóle. Jeszcze zacznijmy może od tego, że rośliny różnie owocują. To nie jest tak, że co roku taki bóg, równo załóżmy jeden bóg, 30 kg nasion urodzi, że, że, że 30 i już. Są tak zwane lata nasienne, co jakiś czas. Wiosną idziemy do lasu i oceniamy, jak on tam kwitnie, czy, czy owoce się zawiązały, czy będą nasiona, czy są szanse na nasiona, czy przypadkiem, nie wiem, mróz jakiś szkód w kwitnieniu nie, nie spowodował. I jeśli wiemy, że wszystko wskazuje na to, że jest taki rok nasienny, i widzimy, że owoce dojrzewają, wtedy rozkładamy takie płachty specjalne pod, w tych drzewostanach nasiennych. No I robimy to po dojrzeniu nasion. Tak, tak, tak. One po prostu tak jak jabłka. Nie wiem, jak, jak dojrzałe jabłka spadają, tak dojrzałe, dojrzała bukiew też leci na dno lasu. My rozwieszamy płachty pod tymi drzewami. Takie sieci. Takie sieci, tak. To trochę wygląda, z daleka jak ktoś podejdzie, wygląda to jak trampolina. Takie, mi to tak, tak wygląda, takiej trampoliny jak w ogrodzie dla dzieci teraz mają, to tak to podobnie wygląda. I one są zawieszone mniej więcej metr nad ziemią, żeby tam dziki nie wpadły i nam nie wyjadły tego. Oj, ale by lubiły. No. A próbowałaś kiedyś je nasiona buka? Tak, tak. Oczywiście, że, że lubią, lubią. No, ja y też, też orzeszki. No. To znaczy, pierwszy raz próbowałam orzeszki buka na studiach, mhm. kiedy mieliśmy przedmiot właśnie związany z nasionami, mhm. i spróbowała, spróbowaliśmy w takiej grupie, mhm. tak, żeby wykładowca nie widział. Mhm. No, a potem się okazało, że ta bukiew to tam leży w, tym, w tej sali wykładowej od <laughs> 10 lat. Myślałem, Więc nie że, było to zbyt smaczne. A, myślałem, że gdzieś, myślałem, że w lesie e, znalazłaś i, i jadłaś taką świeżą. Nie, w lesie to już później, tak, ale pierwszy raz to było właśnie na, na studiach. Dobra, zbieracie to w te trampoliny mhm. i co dalej? Później przyjeżdża zakład usług leśnych, który ma. Że tak powiem, to zlecone, tak, pod naszą kontrolą, no i zbieramy po prostu te nasiona, one trafiają dalej na szkółkę leśną. No i teraz, w zależności jakiego gatunku. Ale to od są... razu trafiają na szkółkę leśną. Nie, nie, znaczy, no, tam pani, e, u nas pani Basia, pozdrawiam serdecznie panią Basię. E, pani Basia, szkółkarka. Zajmuje się dalej tymi nasionami. Po prostu ona ma je zebrane, tak? I wtedy dopiero rusza cała machina przygotowania tych nasion dalej do, do wysiewu. Bo wysiew jest jakby na końcu, tak? A jeszcze trzeba te nasiona odpowiednio ocenić, czy one rzeczywiście się nadają. Ich... Żywotność. Żywotność, zdrowotność, tak? Zabezpieczyć je przed patogenami, bo choćby grzyby czyhają na te nasze bardzo cenne nasiona. Po czym, w zależności też od gatunku, ale oczywiście następuje ta tak zwana termoterapia. One by w nieskończoność czekały na zimę. Tak, tak, tak. Nie zaliczyłyby przemrożenia i nie wiedziałyby, że już jest wiosna i że możemy, mo mogą kiełkować, nie? I wtedy wiosną takie niewychłodzone, nie, nie, nie no po prostu byśmy wsiali i by się z tego cieszyły pewnie, nie wiem, myszy, tak, które by wyjadły nim. Są chłodnie, które utrzymują temperaturę 10-20 stopni na minusie, mhm. ale są też zbiorniki kryogen kryogeniczne, które utrzymują temperaturę minut 50 tak, e, stopni aż do 200 minut ale 200. To raczej chyba do, jeżeli chcemy na dłuższy okres czasu, tak? Geny, że tak powiem, zachować tak na co dzień, to chyba że czegoś nie wiem. to... W, w banku genów w Kostrzycy, Kostrzycy tak nie? się robi. Mhm. No właśnie, leśny bank genów w Kostrzycy to jest takie miejsce, taki zakład y, lasów państwowych, który zajmuje się kilkoma w zasadzie takimi sztandarowymi zadaniami. To jest miejsce, do którego chcę w końcu dotrzeć, bo jeszcze tam nie byłem jako leśnik, wstyd. Ale, ale wiele czytałem, wiele słuchałem. Więc by, byłaś, czy? Nie, nie, nie. byłam. Aha, ale Wybierzmy się razem, razem. <grym> Dobrze, wchodzę w to. <grym> tam zachowywane są właśnie te geny, te zasoby geno genowe no, dla przyszłych pokoleń. To jest taki bank, no jak sama nazwa wskazuje. Ale też przeprowadzane są oceny tej zdrowotności mhm. w stacji oceny nasion. Jak czytałam stronę Banku, banku Genów, to byłam pod ogromnym wrażeniem, bo mi się wydawało zawsze, że nasionko to nasionko, tak? No, no a Wpadasz w jak doniczkę i, i jest. To jest tak jednak nie. Cała procedura, wszystko w zależności od gatunku yy, i oceny tej, tych nasion, bo niektóre nasiona, ich żywotność jest sprawdzana w roztworach chemicznych, one zmieniają swoją barwę. Dzięki temu wiemy, że są żywe i możemy je włożyć do ziemi. To skiełkują i będziemy mieć następny las. No to już gruba zaawansowana chemia, fizyka i w ogóle nauki ścisłe w takim zwykłym lesie z takimi zwykłymi nasionami. W tym roku 2020. Leśny bank Genów w Kostrzycy. Boże, pochwalił za, zaczęłaś się. tak zdanie, już myślałam, że znowu coś z tym rokiem, bo to tylko słychać o same dwa rzeczy, ale jakaś dobra wiadomość. Akurat w końcu. to jest dobra wiadomość, Opowiadaj. bo leśny bank Genów w Kostrzycy pochwalił się, że zebrali 1600 kg nasion. I to było we wrześniu. Mhm. Także super. 1600 kg. To, ale to też może musimy. Buka. Buka, no właśnie, bo na przykład 1600 kg kilogram, nasion sosny, o, to, by się, o, o. to by się okazało, że możemy całą Polskę obsiać, bo się okazuje, że... No właśnie. Że... E, ciężar tysiąca nasion. Taka właśnie ciekawostka. ciekawostka. Hmm. Możesz przytoczyć jakieś przykłady, bo to ja pamiętam, znaczy inaczej, pamiętam jak się uczyliśmy na przedmiocie takim jak jest szkółkarstwo leśne, właśnie między innymi o mm, wadze tysiąca nasion. To taki charakterystyczna rzecz. Wskaźnik. No i się mhm. okazuje, że no, tysiąc żołędzi waży dużo więcej niż tysiąc nasion choćby sosny, nie? Dokładnie. Brzezy. Tysiąc nasion buka waży 235 gramów. Mhm. Czyli takie dwie czekolady i trochę? Dobry, dobry sposób. A tysiąc nasion sosny waży 6 gramów. To kilogramów? Gramów? gramów. Tak, masz rację. Sześć gramów, czyli nawet nie kostkę czekolady. A też tysiąc drzew ma z tego dać. Tak samo wielkich jak, jak buk. Nie one są, można mniej więcej powiedzmy buka z sosną porównać, bo są to no, wielkie drzewa. Spójrz, jaka siła jest w tym nasionku. A wiesz, jakie jest największe nasiono na świecie? Jakie e... drzewo ma największe? Zaszczelnie, ale nie wiem. Pewnie jakieś nie wiem. No nie, nie, nie będę nawet strzelał, bo tu się wzbłaźnię i tyle. Największe, największe nasiona ma y, Lodoicja seszelska. A no tak, tak. Na Seszelach. I jedno nasiono waży 22 kg. Czyli jak spada i tak jesteś pod drzewem i no to... leci, no to kaput. Y, tyle, że te nasiona są połączone. One, te owoce mają kształt. Ktoś by powiedział inaczej, ja powiem serca. Uh -huh. <laughs> I wyobraź sobie, że one dojrzewają ten miąższ, który jest w środku, y, bielmo, uh -huh. które daje żywność zarodkowi, dojrzewa przez 10 lat. Oret. I ta roślina kiełkuje następne 3 lata. Uh -huh. Strasznie długo. Tak, więc to jest niesamowite. Yy, mamy tutaj taką różnorodność, bo z jednej strony ta sosna, która jest bardzo mikroskopijna, wręcz malutka, a z drugiej strony mamy lodoicję Seszelską, która jak ci yy, uderzycie w głowę, no to. To był ostatni kontakt Twój z jakimkolwiek. Z naturą. <grych> <grych> Czyli tysiąc nasion tego, tej e, lodoicji, tak, Tak. jak waży 20 kilo, 20 ton. Nie, dwie tony. 2 dwie tony. Dwie tony. Dwie tony. Dwie tony kontra 6 gram. Mm. I też na tysiąc drzew. Tyle, że akurat Lodoicja Seszelska, w, z uwagi właśnie na te, na te swoje um, warunki, te no. 10 lat dojrzewania, to jest y, skrajnie zagrożona, a nasza sosna ma się jak najlepiej. Powiedziałeś wcześniej, że lata nasienne są. Mamy, mamy lata bogate, nasienne i lata głuche, czyli wtedy, kiedy. no. Skrajnie mało na pojedynczych drzewach są nasione, i to nie, że całe, całe te drzewa są obsiane, tylko pojedyncze. To na pewno nie wiem, może nasi słuchacze, którzy nie zajmują się bezpośrednio lasem i leśnictwem, ale mogą to zaobserwować chociażby na jabłoniach, na śliwkach, na drzewach owocowych. Są lata, że gałęzie się wręcz uginają od owoców, a są lata, że jest kilka, kilka tylko, na, załóżmy jabłek na, na jabłoni. No to tak podobnie jest z naszymi gatunkami tutaj leśnymi. Nie? Można to w sumie zrozumieć, że gatunki lekko nasienne, czyli te, które mają nasionka leciutkie, mhm. wyposażone w skrzydełka, na przykład częściej, o, częściej mają te lata tak, to... nasienne, na przykład sosna, mhm. czy, czy, czy modrzew, czy. Bo to jest no, mniejszy wydatek energetyczny. Dokładnie, nie? No, grab czy buk, no to to już będzie co 3-8 lat, bo jednak wytworzenie takiej ilości nasion, które są cięższe, no to to jest ogromny, ogromny wydatek energetyczny dla drzewa. Więc lepiej sobie od czasu do czasu zrobić przerwę. A to, czy mamy lata nasienne bogate, to możemy zobaczyć chociażby po tym, czy żubry pojawiają się e, przy brogach i z, napełniają brzuchy sianem. No. A, o proszę. Bo jeśli ich sposób. nie ma, to znaczy, że akurat siedzą w lesie i jedzą żołędzie. Czy? Ciekawsze rzeczy mają do jedzenia. Tak, no, tak samo no, żubry, to wiadomo, że są tylko gdzieś tam... Nie w całej Polsce, tak? No bo, 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 bo to nie jest tak, że one występują w całej Polsce, ale no, dziki też nagle w lesie się zaczynają kręcić, czyli znaczy, że też ciągną gdzieś do tych żołędzi, czy, czy bukwi. Ale skoro, skoro powiedziałaś o tym, że jest tak jakby sinusoida, tak? Czyli są lata nasienne i głuche. I u takiego dęba to może być raz na 7, 8, 9 lat taki taki rok nasienny. A co roku jako lasy potrzebujemy tych nasion i sadzonek, bo mniej więcej w równej, w równej wielkości, no bo, bo co roku obsadzamy to wszystko, co jest ewentualnie przez nas wcześniej wycięte. No to potrzebujemy tych nasion, więc nie wiem czy wiesz, ale takie nasiona też magazynujemy. Właśnie w chłodniach są przechowywane, żeby w razie takiego głuchego roku, tak? W, w roku po tym roku głuchym było czym e, obsadzić las, więc no też są. A tak te 500 milionów drzew, które sadzimy co roku muszą skądś się? Tak, co roku musi być się serien... brać. A no, skoro ma być na danym terenie posadzony bóg, no to musi być Bóg, a nie że z tego, co ma, mamy no ja, dobra, w tym roku tylko sosna obrodziła, więc sadzimy wszędzie sosnę, no tak nie możemy zrobić, nie? więc musimy się zabezpieczyć w. E, Magazyn nasion, tak? Żeby, żeby co roku te nasiona były. Dzięki tym magazynom nie musimy się martwić klęską urodzaju, bo jeśli jest dużo, to po prostu przechowamy. Ale co jest ciekawe, te nasiona są związane z całym ekosystemem mhm. leśnym, bo powiedzieliśmy o żubrach i o dzikach, ale zauważ też, że gryzoni jest więcej w latach mhm. nasiennych. No są te lata mysie, tak? Tak. No i wtedy sowy mają się dobrze, bo jest dużo gryzoni, na które mogą e, polować, bo no, jest dużo jedzenia, tak? Dla, dla gryzoni, więc jest dużo gryzoni. One się rozmnażają, następnie mają sowy mają co jeść i, i koło się zamyka. Tak. I to jest niesamowite w naszej przyrodzie, że to wszystko jest tak sprytnie pomyślane. Nic tutaj nie jest e, przypadkowo, nic tutaj nie, ma, nie jest marnowane, bo marnotrawstwa w naturze nie uświadczymy. E, no dobra, ale czy ty wiesz w ogóle skąd bierzemy te nasiona? Bo mówimy, że nasiona bierzemy i tak dalej. Czy to jest przypadek, że nie są aha, są. idziemy pod to? No dobra, na tej sośni załóżmy są nasiona, to bierzemy z tej krzywej sosny, bo tu jest dużo, czy nie wiem, z tego garbatego. Dąba. Albo idziemy przez las i zbieramy po prostu tu szyszka, tam szyszka, co spadło, to do kieszeni. No nie, tak no to nie, nie. wygląda. Ehm, no musimy pamiętać o tym, że las oprócz tego, że jest fantastycznym miejscem na spędzanie wolnego czasu, zbieranie grzybów i chodzenie na spacer, no to jego jedną z funkcji jest też no, em, zabezpieczenie naszych potrzeb na drewno. No i w tym momencie, gdy e, chcemy tego drewna, e, to drewno użytkować, tak, zrobić meble, dach, cokolwiek, no to patrzymy też na, nie, na jego jakość i zależy nam na tym, żeby e, ten stół był prosty. No tak upr upraszczam oczywiście w tym momencie, no ale żeby stół był prosty, czy, czy żeby więźba też była prosta, więc potrzebujemy no dobrego jakościowo surowca. Więc no też tak dość mocno, nie, nie, nie możemy wziąć nasiona z byle jakiego drzewa, bo takie no jak to powiedzieć, takie krzywe drzewo, brzydkie drzewo, no nie da nam Pięknego potomstwa, więc wybieramy takie drzewostany, które prezentują te pożądane przez nas cechy i zaznaczamy takie drzewostany w lasach. I one zapewniają nam właśnie z takich drzewostanów pobieramy nasiona do późniejszego wysiania. Czyli mamy tak zwane GDN, -y, czyli gospodarcze drzewostany nasienne to są. Gospodarcze, czyli użytkowane gospodarczo, jednak prezentujące e, e, pożądane cechy te drzewostany. I załóż... ich nie wycinamy, bo hodujemy je po to, żeby mieć. No właśnie, nie do końca, bo je jednak wycinamy, ale w momencie, gdy są dojrzałe nasiona, to myślę o sośnie, e, i też w latach nasiennych się staramy się strzelić, żeby tych nasion było jak najwięcej. I no, są gospodarcze, czyli użytkujemy je gospodarczo. Ale są też drzewostany, tak zwane wdn -y. No i tam generalnie już nie prowadzimy takiej gospodarki, że wycinamy, dbamy bardziej o, zachowujemy ich sanitarny stan, żeby dawały nam w miarę, w stałym czasie nasiona. Aczkolwiek nie tak jak w tym gospodarczym drzewostanie nasiennym, gdzie no, w momencie wycięcia, tak, w, zostają korony w całości i wtedy w, Padamy i zbieramy szyszki, które przewozimy dalej do wyłuszczarni, tylko zbieramy te szyszki, wchodząc na drzewa. Co nie robię tego ja, tylko osoby specjalnie do tego wyszkolone, tak zwani arboryści, to oni zbierają te szyszki. Byłaś kiedyś na takim, wchodziłaś kiedyś na drzewo? Jak, jak to w ogóle wygląda? Chyba nie. No nie Słuchaj, no ja tak się I Czy wiem, jak to wygląda? Bo widziałam, nawet mieliśmy gościa parę tygodni temu w podcaście Mariusza Urbana, którego serdecznie pozdrawiamy. On właśnie prowadzi również takie arborystyczne zadania. Tak. Jadąc tutaj do ciebie, akurat słuchałem tego podcastu e, i też właśnie opowiadał, że do gniazd wchodzi, nie? Tak. E, na studiach zrobiłem sobie kursy prac wysokościowych i e, no, nie wiedziałem, jak się moja, mm, powiedzmy, kariera potoczy, ale to taki był jakby mój mm, spadochron, w razie czego to może tutaj... Plan B. Tak, plan B, może byśmy tutaj uderzyli. E, no i w ramach może takiej ciekawości i tak dalej, też wchodziłem na takie drzewa w tych pełnych uprzężach mm, już po, po kursie. I tak jak podchodzisz po taką e, sosnę, która jest no, taka monumentalna, wielka, no to wygląda jak taki betonowy słup, który się nie rusza, prawda? Taki, taki, no jeśli, załóżmy, wieje wiatr, no delikatnie, no, to masz wrażenie, że to drzewo się w całości prze, przechyla. Mhm. Jednak jak wejdziesz tam na tych 20 metrów, załóżmy, patrzysz na ten, na ten, pień, no to on, jeśli, delikatny tylko ruch wiatru, się okazuje, że on jest jakby z plasteliny. W każdą stronę się uginamy. Niesamowite. Trzeba, trzeba wejść, dopiero jak się wejdzie, się zobaczy, to, to zrozumie się, o czym ja mówię. W każdym razie, wracając do tematu, w takich WDN-ach, na, na te drzewa wchodzą właśnie arboryści w, w latach nasiennych. Zbierają do takich specjalnych toreb szyszki. No i z tymi szyszkami Schodzą na dół i, i przekazują je dalej do wyłuszczarni, i, i są w ten sposób mm, nasiona z nich y, pozyskiwane. No, a w tej wyłuszczarni te szyszki muszą dojrzeć, muszą wyschnąć, otworzyć się. W momencie, mhm. kiedy się otworzą, wysypujemy nasionka i na takim sicie y, trzęsiemy, 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 aż te nasionka y, pozbędą się y, skrzydełek. No, oczyszczą się. Tak, to y, możemy to normalnie w lesie chodząc, to też widzimy, jak latują te małe, takie, no, no te nasiona razem ze skrzydełkami, więc to y, co roku widać, bo choćby wykorzystujemy to w y, naturalnych, tak? Y, Odnowieni. od, odnow odnowieniach naturalnych. Wtedy też y, odpowiednio wcześniej. Przygotowujemy gleby i wykorzystujemy te, te lata nasienne i te, te nasiona się same wysiewają. Czyli pomijamy jakby tutaj udział człowieka. A jeżeli człowiek, czyli my bierzemy te nasiona wtedy do szkółki i sami wyręczamy, że tak powiem, naturę. No przyspieszamy pewne, pewne rzeczy, ponieważ tak jak już kiedyś opowiadaliśmy z Szymonem w odcinku o tym, jak, jak od nasionka do, do, do wyrębu, i z tobą również, to na pewno pamiętacie, że mówiliśmy tam o tym, że nie zawsze da się to odnowienie naturalne no tak. uzyskać po prostu, bo są, każdy gatunek ma swoje wymagania i siedliskowe, i dokiełkowania, w związku z czym no, bardzo często człowiek musi pomóc czy przebudowa drzewostanu, bo gdzieś tam kiedyś zostały popełnione jakieś błędy przy sadzeniu i się okazuje, no nie chcemy monokultury znowu, no bo jeżeli jest monokultura, załóżmy sosnowa, a chcemy, żeby jednak tam był też wprowadzony, czy dąb, czy, 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 czy Bóg czy jakikolwiek inny gatunek, a nie ma go tam, no to wtedy posiłkujemy się sadzonkami. Przyjeżdża taka sadzonka z tych nasion i przez nas pozyskanych i możemy w ten sposób trochę zmienić ten skład drzewostanu na optymalny. No właśnie, bo nie w każdej monokulturze sosnowej nagle pojawi się sam z siebie e, dąb, tak. prawda? Bo dęby ciężko nasienne. E, ciężko nasienne, i o tym na samym początku mówiliśmy. Barochoria, to się nazywa właśnie to spadanie e, zgodnie z, z siłami grawitacji e, żołędzi no, tak. z drzewa. Czasami wyręczają w tym sadzeniu dębów leśników sójki. Tak, suiki. przede wszystkim sujki. Sujka chyba jest takim wręcz symbolem tego. Fantastycznie jak się właśnie żołędzie dojrzewają, jak te sujki śmigają po lesie z żołędziami. Na szczęście nie pamiętają o wszystkich żołędziach i dzięki temu um, one gdzieś tam kiełkują w lesie. Chociaż um, są też kana poklęskowych, do, jeśli dobrze kojarzę po, ty, po, po tej naszej klęsce z 2017 roku. Są przywożone żołędzie do takich skrzynek i się liczy na to wręcz, żeby sujki poroznosiły po lesie te żołędzie i posiały je. I te, te dęby później właśnie w ten sposób się biorą. U mnie w leśnictwie też bardzo często się zastanawiam, no widzę efekty pracy sujek. Bo wiem, że to jest monokultura sosnowa, na której nigdy nic nie było wprowadzane poza sosną. I nagle tu, tam, w pojedynczych miejscach widać, że startują dęby, rzeczywiście rosną. Człowiek ich nie wprowadzał, jednak one są i w okolicy, no, w, w okolicy bezpośredniej nie ma dębów, czyli ktoś musiał przynieść to, e, tego żołędzia. No sujki, czasami też wiewiórki mogą o, gdzieś wepchnąć, tak, ukryć. Orześ, tak zwanego orzeszka. Tak, a później wśród sosny mamy dęby. Tak. Więc, Dziękujemy bardzo za to, oczywiście tak, e, ko kochanym sujkom. I za to y, zimą będziemy was dokarmiać. Hubercie, czy to znaczy, że jak mamy nasionko powiedzmy w puszczy Białowieskiej zebrane, pojedziemy sobie do Torunia, to mm -hmm. sobie możemy wysia wy wysiać las, gdzie chcemy, jaki chcemy. No nie, nie wiem, czy wiesz, ale to jest bardzo mocno obostrzone u nas y w lasach. Nie możemy tak sobie przewozić, y nie wiem, załóżmy sosny od ciebie z białowieży do mnie do Torunia, ponieważ wiemy, że choćby w y w mieliśmy klęskę ze świerkiem. Się okazało, że świerk lata temu był przywieziony nasiona tego świerka były przywiezione gdzieś z Austrii, jeśli dobrze pamiętam, Niemiec i się okazuje, że ten świerk w momencie, gdy mu klimat zaczął nie pasować, po prostu zaczął obumierać. Dlatego naśladujemy przyrodę i wiemy, że te, te nasiona nie mogą być dowolnie przenoszone. Cała Polska jest podzielona na regiony. Jest to tak zwana regionalizacja przyrodniczo-nasienna. Tak? Tak. I możemy, tylko w takich regionach możemy przenosić nasiona. Czyli załóżmy u mnie w Toruniu, z jakiegoś powodu u mnie w, w Nadleśnictwie, nie mielibyśmy nasion, bo jest słaby rok i nie ma nasion, sosny, ale potrzebujemy nasiona do wysiania. Za to możemy, załóżmy, do innego nadleśnictwa, który jest w naszym tym regionie zadzwonić. Słuchajcie, macie? Tak, mamy. Więc te, w tym momencie te nasiona mogą być przywiezione do nas i możemy je zasiać. Jednak nie możemy zadzwonić, załóżmy, nie wiem, do Krakowa i, czy do Michała do Niepołomic. Słuchaj Michał, masz? Mam. No to dawaj przywoź. No niestety em, to jest wszystko bardzo ściśle podzielone. Każdy gatunek ma swoje regiony i tylko w tych regionach możemy się wymieniać, pomóc się, bo no chociażby teraz, tak jak już wcześniej mówiliśmy o tej klęsce, się okazuje, że te drzewostany nasienne gdzieś zostały uszkodzone i, i nie ma też dość dużej ilości nasion, aby obsadzić tą całą klęskę, więc w tym momencie się sobie pomagamy, ale też tylko w tym, tym takim regionie. No, regionie dokładnie. Na szczęście y, możemy przechowywać nasiona nawet do 30 lat w dobrych warunkach. Mówimy tu o sośnie czy o świerku. W związku z czym te magazyny zapewniają nam taki no, no magazyn tak. awaryjne miejsce, w którym zawsze, jeżeli dojdzie o, odpukać y, do podobnej tragedii, jak, jakiegoś problemu. Tak. No, wówczas możemy, możemy sobie poradzić i te nasiona pozyskać. Y, jeśli chodzi o nasiona: ze sklepów, które możecie kupić, posadzić sobie w ogródku, no to tutaj w waszych ogrodach nie ma przeszkód. Natomiast będziemy was bardzo mocno namawiać do tego, żeby sadzić rodzime. Tak, sadzimy rodzime. Zdecydowanie to jest bardzo dobry pomysł. Ja bardzo często też widzę, że ktoś, nie wiem, zawsze ma swój ogród pod, pod lasem, i często z tego e, ogrodu właśnie uciekają różne rośliny. W sumie egzotyczne, no bo one dla naszych naturalnych lasów są egzotyczne, albo wręcz są gdzieś przez um, no, tych ogrodników, pewnie w dobrej wierze, ale wsadzane gdzieś, a żeby w lesie też było ładnie, żeby załóżmy, nie wiem, jakieś kolorowe liście się pojawiły. No nie róbcie tego, bo to, no, to nie jest dla lasu zdrowe, dobre i no, w ten sposób można jednak bardziej zaszkodzić niż, um, nie wiem, no tutaj. Zbogacić bioróżnorodność. No naszego... ale już nieraz dostaliśmy po łapkach jako ludzkość, właśnie, bo ktoś przez przypadek wprowadził jakiś gatunek i się okazało, że te gatunki szkodzą tym naszym rodzimym gatunkom. Zwłaszcza, że te gatunki, te które sobie świetnie radzą, to są zwykle gatunki inwazyjne. ekspansywne, tak, inwazyjne, tak, tak, a te, tak. które sobie nie radzą, to sobie nie radzą, bo po prostu to nie są odpowiednie warunki. Więc żeby oczekiwać jak najlepszych plonów, jak najlepszych, najpiękniejszych roślin, sadzimy rodzime. Mhm. Możemy je kupić w szkółkach. Czasami tak, zapraszamy szkółki leśnicze, prawie leśnicy. przy każdym, przy wielu, nie każdy ale przy wielu na są szkółki, które są normalnie czynne i w których są właśnie dostępne te nasze gatunki, nie tylko drzew. No przecież że różnego rodzaju krzewy mamy, które też sadzimy w lesie, bo no, też są potrzebne, tak. choćby dla ptaków. A im więcej krzewów, które dają owoce, tym więcej ptaków, tym więcej różnorodności biologicznej. No proszę, i są ptaki, które później właśnie odwdzięczą, e, odwdzięczą nam się, bo żołędzie przeniosą i posieją nam dalej las. Albo cisa. Albo cisa. I, I z tym pięknym, piękną myślą i z wdzięcznością dla, dla ptaków zostawiamy was, drodzy słuchacze. Dajcie nam znać w komentarzach i na grupie Między Drzewami Podcast co, co wy o tym myślicie. Czy chcielibyście mieć Aleje tui, tuj, tuj? Tak, aleje żywotników. Tuj, żywotników. U siebie w swoim ogrodzie czy jednak wolelibyście mieć y, żywopłot? Na to, to była mrówka. Żywopłot na przykład z z czego może być? Graba, żywopłot? buka. Mi się bardzo podobają właśnie takie liściaste, a jeżeli żywopłot ma być iglasty, bo nie każdy lubi grabić, no to świerk jest choć fantastycznym gatunkiem, który też jak się go dobrze o. przytnie. To bardzo fajne żywopłoty daje. Tak, widziałam cisowe żywopłoty, jest... ale długo trzeba czekać. Cisowe na pewno długo, ale nie wiem, czy o, dawno temu ko... wzdłuż torów były sadzone bardzo często świerki i przycinane, żeby śnieg nie zawiewał na tory. O, wiem, czy wiedziałaś o tym? Nie wiedziałam. No. To słyszałem, że moje starsze pokolenie ode mnie właśnie biegało po takich żywopłotach. One były do tego, do tego stopnia, ten świerk się jakby zrósł, że można podobno było biegać po nich, że dzieci biegały tym. No i z takimi ciekawostkami Was zostawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki Hubercie za Twoją obecność. To a przyjemność po mojej stronie. I dzięki Mrówce, że dopiero na koniec się zirytowała i zniecierpliwiła. Mam nadzieję, że Wy nie jesteście zniecierpliwieni. Zapraszamy do komentarzy i słyszymy się za tydzień. Dzięki. Cześć. Do usłyszenia, hej.